Dzień dobry. Siemaneczko. Dzień dobry raz jeszcze. Tak, witamy Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku podcastu Rzucanie Okiem. I dzisiaj sobie porozmawiamy o jednym twórcy i o jego trzech filmach, które tam jakoś możemy powiedzieć, że świadczą o jego twórczości, o jego... Może nawet więcej. Jego filmografii. Trzech. Może nawet więcej, to już od Ciebie zależy, czy będziesz miał coś więcej no do tak, powiedzenia. No tak, bo to był mój wybór i ja oglądam to z perspektywy oglądacza po raz wtóry, a nawet kilkunastny przy jednym filmie. Może przy dwóch. Ty oglądasz to jako pierwszy, więc tak. Zobaczymy, czy to w ogóle Ci podeszło, czy Ci to nie podeszło, a mowa jest o George Palfim, czyli... O, zaraz kichnę. O nie, zaraz kichnę. Na zdrowie. Nie, nie kichnę, ale jest może... Na zdrowie. Nie, nie kichnę. Dobra, mowa jest o George Palfim, czyli o jednym z moim zdaniem wiodących węgierskich reżyserów, bo tak jak też zwykłem mówić, Węgry nie mają wiele dobrego, ale kino i Paprykę owszem. Więc bym się... No a co jeszcze byś powiedział? Nie mam zielonego pojęcia. No dobra, Balaton jest ładny. Balaton właśnie chciałem powiedzieć. Wakacje nad Balatonem. Ktoś kiedyś jeździł maluchem ode mnie, pamiętam. No i... Ładny jest ten Budapeszt, no to też bym powiedział. No tak, ale żyć się tam nie da. A to... Ja nie byłem. Ja byłem, nie da się. Więc już do Palfiego. On się urodził w 71 roku, więc w czasach takiej no, zaawansowanej komuny. Jego dzieciństwo wtedy się też rozwijało, co jakby nie było, w tych filmach też ma obraz, tak? No, on przedstawia też rzeczywistość Węgier w takim bardzo różnym zwierciadle. I może zacznę od jego pierwszego filmu. To był jego pierwszy film długometrażowy, który ty też obejrzałeś i to jest Hukle, czyli tytuł to Czkawka. I na czym ta akcja polega? Akcja polega na tym, że rzecz dzieje się w jednej wsi w latach 2000, dokładnie to jest chyba 2001, tam się raz pojawia na trumnie data z rokiem. Tak, chyba tak. I to jest oparte na faktach. To jest z tym, że prawdziwa historia, być może o niej słyszałeś, chociaż chyba nie, natomiast ona jest dość znana. To jest dla mnie zaskoczenie, że to jest na faktach. To jest na faktach, z tym, że jako, że akcja dzieje się w roku 2000, co można rozpoznać chociażby po Deu Espero. Tak, samochodach. Tak, i jakichś Ładach takich przetyranych. Bardzo ładne auta były. Tak, jeszcze przed Unią. No generalnie wiecie, jak to wyglądało. W Polsce też. Natomiast akcja tego wydarzenia faktycznego działa się w Nodryw. I to jest mała wioska położona nad Cisą. To jest chyba druga z rzek pod względem wielkości na Węgrzech, po Dunaju, no chyba to raczej... Znaczy Dunaj znam, Cisę nie znałem. Cisę nie znałem. Tak, ale do rzeczy. No właśnie, akcja działa się, bo to geografia się... i wszystko. Tak, nie, geografia geografią, ale morderstwo. No przejdźmy do morderstwa. To jest największa masowa zbrodnia, jedna z największych popełnionych przez kobiety. No i akcja działa się w roku, zaczęła się dziać w roku 14. Była 20? Jedna... XX wieku? Tak, 1914, okay. Tak. No nie, bo film jest z 2002, więc w nie 2014. No wiem, ale byłem ciekawy, czy XX wieku, czy może XIX? No nie, no 100 lat temu. Okej. Mniej więcej. Czyli ten film jest taki jubileuszowy, że tak, jest prawie jubileuszowy, jeśli chodzi o mordy. Do czego tam doszło? Wioska była położona w takim dość strategicznym miejscu, wtedy jeszcze Cesarstwo Austro-Węgierskie. No i w ogóle zaczęło się od tego, że do tej wioski przybyła, znaczy jeden z największych takich posiadaczy majątków tam, wziął sobie za żonę kobietę, no, której nikt nie znał. No nie, ale ona bardzo szybko, on w tajemniczych warunkach po prostu zmarł. Niby śmiercią naturalną. W każdym razie ona to odziedziczyła. Była lekarką, jeśli dobrze pamiętam. Uchodziła też za taką znachorkę, tak, taką kobietę. Wiedźmy. Nie, no już nie wiedźmy. No. Ale znachorka. W każdym razie no, pomagała. Okay. No i zaczęła pomagać tym kobietom, przygotowując im trucizny. Jeśli dobrze pamiętam, to arszenik, ale to, nie musi, to już jest nieistotne. W każdym razie też instruowała kobiety, jak sobie radzić z trudnościami ich życia. No, na początku... Te kobiety, no nie tylko, no wtedy też emancypacja kobiet w tym czasie zaczęła jednak przybierać na sile i te głosy też nawet do tych wiosek na pewno dochodziły.
W każdym razie te kobiety nie dawały sobie rady z tym, co miały do udźwignięcia, tak? No bo ich mężowie albo byli w polu, albo opiekowali się tymi zwierzętami, albo po prostu pili i spotykali się we własnym gronie. One zostawały z dużą gromadą dzieci, przeważnie też opiekowały się starszymi osobami. No i jako, że przyszła pierwsza wojna, mężowie zostali wysłani na front, więc one zostały same z tym całym Majdanem i z gospodarstwem, tak, no ze wszystkim. Było to dla nich za dużo. Więc na początku, oczywiście zaczęło się od jednej, później to się jakoś rozeszło, zaczęły podtruwać, też to jest istotne, że ona je instruowała, żeby podtruwały i dodawały troszkę tylko do jedzenia, żeby to nie było później jakieś takie wykrywalne i szczególnie podejrzane. Na początku oczywiście szły na pierwszy ogień, że tak powiem, osoby starsze, tak, którym no, tylko się opiekowały. Później zdarzało się, że również dzieci, typu... No, a, bo za dużo ich było, więc... Tak? No albo na przykład niechciane noworodki, powiedzmy, tak? Czy było ich za dużo, albo były chore. No, różne są sytuacje, tak? Więc no, one próbowały dać sobie radę z tym ciężarem, z którym sobie rady nie dawały. A w okolicach tej wioski zaczęli stacjonować włoscy żołnierze, którzy byli też bardzo, no, jakby nie było, zupełnie inaczej usposobieni niż Węgrzy, mimo bliskości jakiejś geograficznej. Byli zdecydowanie pewnie bardziej przystojni, bardziej szarmanccy, tak? No to było coś nowego, coś, czego one nie widziały, tak? I ci mężczyźni rzeczywiście byli nimi zainteresowani, w przeciwieństwie do mężów, no tak, gdzie one no już tego zainteresowania zapewne w większości no, nie miały aż takiego, tak, w tych długoletnich małżeństwach. No i więc one romansowały z tymi żołnierzami, tylko że wojna się skończyła. Włosi wyjechali, wrócili do siebie, a mężowie wrócili też do siebie, tak? Tylko oni wrócili albo właśnie psychicznie poharatani, albo poharatani fizycznie, albo w ogóle kompletnie niezdatni do po prostu do samodzielnej egzystencji. Więc no co, trzeba sobie było z tym oczywiście też poradzić. No i to trwało kilka lat. Oskarżonych zostało ostatecznie chyba 24 kobiety. Skazanych na wyrok śmierci też było kilka. No już tu dokładnych liczb nie pamiętam, chyba kar śmierci zostało wykonanych maksymalnie 3, a łącznie zostało zamordowanych około 40 osób. No. Okay. A no i oczywiście też noworodki były później, no bo z tych relacji z Włochami, no... No tak, trzeba było, no, coś, trzeba było coś z tym zrobić, tak? No bo jak to, masz dzieciaka? Skąd ten dzieciak? Skąd ten dzieciak? No, no i na tym też film się poniekąd opiera. On jest dość... ciekawy w tej formie, że jest jeden taki starzec, tak? I wokół niego się zaczyna akcja, który ma czkawkę. On cały ten, przez cały czas trwania tego filmu ma czkawkę. I to jest w sumie jedyny dźwięk, jaki słyszymy z ust ludzkich, bo jeśli ktoś rozmawia, to gdzieś tam w tle my widzimy, że jakieś osoby rozmawiają. Tak. Nie słychać nic, tak? Więc można ten film bez znajomości jakiegokolwiek języka oglądać. Chociaż przydaje się chociażby mieć napisy do ostatniej pieśni, tam jest scena wesela i ona tam dopowiada trochę, tłumaczy, jeśli czegoś byśmy nie wyłapali z tego filmu, ona tłumaczy, jaka była sytuacja, co tam się działo, z czego to wszystko wynika, tak? I jaka właśnie, z czym mierzą się te kobiety. Jest to oczywiście przełożone na czas taki współczesny, bardziej współczesny. Jest to naprawdę ciekawe i no, mnie się oglądało to zdecydowanie dobrze. Przepraszam. Tym bardziej, że nie pamiętam tego filmu, widziałem go raz wcześniej i bardzo się cieszę, że sobie przypomniałem. Okej, okay, dobra. Jak tam twoje wrażenie? No ja powiem tak, no tak jak już wspomniałeś wcześniej, widziałem go pierwszy raz. I z początku, no film ma taki bardzo powolne tempo i też one po części wynika i z tej prowadzenia akcji i z tego braku dialogów. Rzeczywiście nie do końca wiemy, co się dzieje. Z początku to wszystko przybiera taki charakter trochę komediowy, no bo mamy tego starszego mężczyznę, który ma tą czkawkę i on momentami, jego mimika twarzy wygląda tak, jakby był zadowolony z tego i tak śmiesznie to wszystko wypada. On tak sobie siedzi na tej ławeczce i czka. Więc masz takie wrażenie jakieś troszeczkę, czy to jest komedia? Nie wiesz, co to jest. Tak, w jakim kierunku zmierza ten film? I on się bardzo powoli buduje. Tam jest też dużo takich ujęć, czy na te domy rodzinne, czy na te kobiety, czy na te rodziny. Więc też jest taki jakiś naturalistyczny klimat. Gdzieś tam tego się dopatrywałem. Ale przez większość tego filmu kompletnie nie wiedziałem, co się dzieje. No, tam widziałem, raz jest jakaś wymiana tych buteleczek między tymi kobietami. Miałem takie, okej, okay, tu coś jest, coś się zaczyna dziać. No ale potem to zostaje w miarę porzucone, ta wymiana tych buteleczek do pewnego momentu i akcja toczy się dalej.
I dalej my nie do końca wiemy, co się dzieje. Tutaj ktoś umiera, tutaj widzimy jakieś zwłoki w wodzie. I ja tak cały czas byłem przez większą... Film jest dość krótki, bo to chyba godzina 20. Godzina 20 chyba. Jakoś tak. No. I przez ten 50 minut ja cały czas tak się zastanawiałem, o co chodzi w tym filmie. I czy się coś zacznie dziać. Czy jakby, czy na tym to polega, że się nic nie dzieje. Ale potem właśnie Palfi, tak? Palfi wprowadza taki świetny zabieg w tym filmie, bo wprowadza... troszeczkę takiego głównego bohatera w pewnym sensie. Mhm. Jakby przez większość tego filmu te kobiety są jako taki bohater zbiorowy. I my, szczerze mówiąc, nie zapamiętujemy żadnej z nich po zakończonym seansie. Nie, żadna z nich nie zapada w pamięć. Po prostu obserwujemy życie wioski, no. Dokładnie. Jej mieszkańców. Wprowadza w pewnym momencie właśnie takiego głównego bohatera, którym jest ten policjant. Mhm. I dla mnie nawet duże wrażenie na mnie zrobiło, jak on to rozpracował i formalnie, i scenariuszowo, bo jakby formalnie, jakby kiedy ten policjant się pojawia, to on zaczyna go pozycjonować w środku kadru, mhm. co jest zupełnym kontrastem do tego, jak cały film do tej pory przebiegał. I my od razu już mamy poczucie, okej, okay, tu jest coś, jest jakaś zmiana w tym w środku wyrazu i zaczynamy się bardziej przyglądać temu policjantowi. I też scenariuszowo świetnie to rozgrywa, bo w momencie tam już widzimy tego policjanta w tym środku kadru, czujemy, że to jest jakaś taka ważniejsza postać. On wchodzi na komisariat, mija się z sekretarką, jest wymiana spojrzeń, czuć od razu jakieś takie napięcie seksualne. To też wprowadza w końcu jakiś podtekst takiej relacji, czego do tej pory w tym filmie nie było, więc już zaczynasz też, przybliżasz się do ekranu i masz takie, co się dzieje, jest jakieś napięcie seksualne między nimi. I ona otwiera szafkę i zamyka szafkę, i sprawdza, że w tej szafce ma tą buteleczkę, która była w połowie filmu. I od razu ci się lampka zapala, a widziałem już to wcześniej, okej, okay. To jest jakaś intryga. I nagle te ostatnie 20 minut to rzeczywiście jest, tak mocno się zawiązuje taka intryga kryminalna. Tak. I ten policjant, jak on rozwiąże tą zagadkę. I zupełnie zmienia charakter ten film. I to było mega satysfakcjonujące. Mimo, że jest niemy, no. Mimo, że jest niemy. No i właśnie Palfi bardzo, zresztą to w innych filmach też widać, że on bardzo zwraca uwagę na obraz. I na to, że to obraz też bardzo pracuje w filmie, tak? On nie ogrywa wiele dialogami. Przynajmniej w tym filmie. Nie ogrywa wiele dialogami, ale wszystko widać w obrazie i wszystko jest dopięte na ostatni guzik, a szczególnie co najbardziej w nim lubię, to jest to, że te filmy zazwyczaj, mimo takiej poważnej jakiejś wręcz no zawsze to są jakieś takie wyższe dylematy, nie? Albo wyższe tematy, wyższe wartości poruszane. No tak, tak, tak. To on zawsze je tak przełamuje humorem właśnie albo w obrazie, albo najczęściej w montażu. I to tak. Samo jest tutaj, nie? Tak. I to chociażby, że te cięcia są w najbardziej takich emocjonujących albo tragicznych momentach, w których tak idzie, po prostu idzie tam parada z tą trumną, tak i przechodzi koło tego czekającego dziadka, tak? I chociażby, no, czy w ogóle ten dziadek czekający jest przełamaniem no, wielu takich scen. Tak. No i jest to super. A poza tym jest tam wiele takich różnych symboli, które można na różne sposoby opisywać. Chyba takim głównym, który też obok tego czekającego dziadka, to jest idący przez wieś mężczyzna z knurem. No. Gdzie zaczyna się od tego, że jest scena... Piękny montaż właśnie, który mi opowiadał. Tak, no nie będę go zdradzał. Szkoda, że filmu nie można za bardzo nigdzie zobaczyć. Jest jeden serwis. Ale mam nadzieję, że może ktoś po niego wróci. Bo warto. Tak. Bo warto. Naprawdę to jest krótki seans, ale jest to coś, czego nie widzieliście. Z tych trzech, o których będziemy rozmawiać, to jest chyba taki, który najbardziej mi zapadł w pamięć, chyba najbardziej mi się podobał. No. Muszę przyznać, zdecydowanie. No był najbardziej taki wyjątkowy, nie? Tak. No. A poza tym, no i to jego pełnometrażowy debiut, nie? Dalej idzie coraz bardziej po bandzie. Bo przechodząc do następnego filmu, czyli Taxidermy, no ten film jest też na podstawie dwóch, podejrzewam, że bardzo luźno na podstawie, bo ich nie czytałem, dwóch książek Lajosza Portinoć. Jedna, polski tytuł, to będzie taki wzburzony, falujący balaton, a druga to Łapa zamarzniętego psa. Więc tutaj też już jest bardzo spore nawiązanie, jakby nie było, do Taxidermy. No film opowiada o trzech pokoleniach mężczyzn. Znaczy dziadek, tak, mamy pierwszy, to jest dziadek, środkowe to jest ojciec i na końcu mamy perspektywę i skupienie się na synu, tym ostatnim z pokolenia.
I to jest taka... Dla mnie ten film jest o tym, jak bardzo są przenoszone różne traumy. To też jest naukowo udowodnione, tak? Że te traumy gdzieś tam w ciele zostają i kolejne pokolenia żyją z traumami poprzednich. I to się odzwierciedla w ich psychice. No i głównie on jest o tym, tak? Ale naprawdę trudno mi o tym mówić, bo to jest kompletnie nie do opisania chyba, nie? Znaczy nie, no pierwsza możemy to osadzić tak, że pierwszy dziadek jest, służy, jest po prostu jakimś tam takim, on pomaga w gospodarstwie jednego z sierżantów, poruczników chyba. No jest tam rodzina porucznika i on, z tym, że to jest, to okres jest, podejrzewam, że po albo w trakcie II wojny światowej na wsi, więc to... Jest to dość surowe. Jeszcze akcja się głównie rozgrywa zimą. Dzieje się tam dużo, bardzo dużo. Natomiast to wszystko jest bardzo też odrealnione, tak? No i tutaj jest poruszany trochę wątek takiego zafascynowania tego mężczyzny ogniem, co sprowadza się do jego pierwotnej miłości, czyli był wielce zakochany w dziewczynce z zapałkami z baśni Andersena i jak się okazuje, jest w niej zakochany aż po starsze lata. No nie wiem, nawet nie chcę chyba opowiadać reszty, bo nie wiem, jak do tego zachęcić, żeby nie zrazić, ale z drugiej strony to wszystko jest takie, że siedzisz i to oglądasz, nie? No tak, oglądasz, ale oglądasz troszeczkę dla mnie przez palce. Jakby cały ten pierwszy segment szczególnie jest dość takimi momentami obrzydliwy, straszny, ale nie, że straszny, że przerażający, tylko jakby... To, jak on jest zgnębiony przez tego porucznika z jednej strony, a z drugiej strony to, jak ten dziadek tych mężczyzn jest też taki paskudny, nie? I taki jest obrzydliwy. Jest też tak okropnie, nie że zafascynowany kobietami, tylko po prostu się tak ślini do tych bab, które się tam pojawiają. Co chwilę jest jakaś onanizacja, co chwilę jest jakieś nawiązanie do seksu. I ogląda się to dość ciężko, ale gdzieś też widziałem takie opinie, że no to przyciąga ludzi, nie? Bo to jest coś, czego tak. Się raczej rzadko kiedyś widzi w kinie, nie? No jakby pokazanie takiej totalnej jakiejś upodlenia. No to jest jedności. Upodlenie, z drugiej strony to jest bardzo taka naturalistyczna też, ale po prostu naturalny obraz wsi, tak? Ale bo, to tak, no bo szczególnie tak, tamtych no. lat, nie? Właśnie, że widać, że to wszystko no, nawet dość... późniejszych, myślę. Pewnie, no. Późniejszych pewnie też, że jest to takie brutalne, szorstkie i no tak, no. Załatwiamy wulgarne, się ale... w wychodku. Oczywiście jest świniobicie, czyli czas wielkiej imprezy, tak? A w ogóle całe to życie, co jest też dość wymowne, kręci się wokół koryta, drewnianego koryta, które jest w tym domu, które... No, służy jako narzędzie i taki pojemnik, tak jak mamy tę miskę, każdy ma miskę, w której moczył nogi i jadł salkę jarzynową, nie? To jest to koryto. Czyli... Nie, no, nie każdy. Ja nie miałem. No, ale... wiem. Okay. Nie, to jest taka, wiesz, miejska legenda memetyczna. W każdym razie, no, to koryto jest taką miską, tak? Bo jest. Ono służy do kąpieli ludziom, domownikom. W nim się wygniata jakieś duże ciasta, w nim się przygotowuje też różne potrawy, w nim się pierze, w nim się kładzie noworodka. Ono służy jako... Łoże dla ciała osoby, która umrze w tej rodzinie, tak? Tak, do adoracji. Łoże małżeńskie, potem też i seks w nim, wszystko. No, jakby cały cykl życia kręci się wokół tego koryta. No właśnie, no. Koryta. Że to jest koryta. Tak. No i jest to przepiękna też zrealizowana scena. Piękny montaż tam jest tak, właśnie. Jak się właśnie kręci ta kamera wokół tego koryta i my widzimy wszystkie te rzeczy, o których ty wspomniałeś, tak? Tak. I to no jedzenie, na pewno o wszystkich nie wspomniałem, ale jest to przepiękne, no. Tak. I to też właśnie montażowo świetnie jest to rozegrane. No i też właśnie tam jest sporo tej obrzydliwości przeplatanej jednak tym humorem, który jest głównie właśnie w montażu, bo inaczej nie dało się go... No tak, ale jest to bardzo specyficzny humor. Jest bardzo specyficzny humor. No Palfi ma specyficzny humor. No i to się objawia też wszędzie, tak? W każdym z tych jego filmów. No i dalej przechodzimy do komuny, czyli syna, który... No jest, to jest taka parodia też czasów komunistycznych. Tak, jest sportsmenem i to są zawody w jedzeniu, tak? Tak. Takie naprawdę zawody międzynarodowe. On bierze udział, jest wielkim, bardzo utalentowanym i bardzo też uhonorowanym pożeraczem no, różnych rzeczy, tak? Więc na tym to się skupia.
To jest też o miłości i o takim no, niepohamowanym pożądaniu, też pragnieniu bliskości, pragnieniu uczucia, no ale też zawiedzionych, jakby nie było, oczekiwaniach, tak? I takiej karierze trochę zaprzepaszczonej. Tak, 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 tak. Znaczy, no, ale twój opis jest taki bardzo romantyczny. Jest romantyczny, a to wszystko to jest najbardziej chyba humorystyczny element tego filmu. No jest zdecydowanie humorystyczny, no bo też wydaje mi się, że Palfi nie bez powodu wybiera sportsmena, który je na czas jak największą ilość rzeczy. I ja nie wiem, czy te... No są takie zawody, ale bo są scena... takie zawody. No są, tak. I wiesz, wymioty wszystkie, które są między rundami i tak dalej. No, i one to... niby są obrzydliwe, ale są zabawne, nie? Są zabawne. Właśnie, no ono jakby ogrywa ten temat. Tak. Nie jeszcze samej, nie otyłości, tylko jakby... Ale wiecie, no... No moją ulubioną sceną z całego chyba tego filmu to jest to, jak właśnie przychodzi on młody, tak, ta jego opiekunka go gdzieś tam zaprowadza na trening, tak, do sali treningowej. I to, jak jest później, jak on tam je i trenuje z innymi, i jest ten najazd, jest taka ta wielka hala produkcyjna i ta baba, taka kuchara zjeżdża na tym dźwignię, może to jest cudowne. No nie. Jest tam, jest. No tak. Jest, to jest mega jakaś taka dziwna wyobraźnia. Jakiś jest taki... dziwna wyobraźnia i no, jest tam dużo, dużo humoru. No i ten ostatni segment, no to już jest z tym synem. Który zajmuje się wypychaniem zwierząt zawodowo, tak? Czyli no, czy pupile wypycha, czy jakieś inne różne zlecenia. No i on jest synem tego sportsmena, który jednak bardzo się stacza, znaczy podupada i psychicznie, i fizycznie całkowicie. On się musi nim opiekować, jest koszmarnie zdziwaczały, tak? Jakby też... Jeden i drugi jest koszmarnie zdziwaczały. Ten ojciec nadal go tam terroryzuje jakoś psychicznie. No tak, tak, tak. I on poszedł też w odwrotność tego, co ojciec, tak, gdzie ojciec jest już, ledwo się mieści w pokoju, tak naprawdę zajmuje cały tak, pokój. Tak, tak, tak. No to tak ten jego syn jest jak patyk, tak? Tak. Jest przeraźliwie chudy i taki anemiczny, tak? Tak, tak, tak. Co też jest jakimś takim właśnie graniem, czy na tych traumach, o których wspominałeś, które dziedziczymy, no ale też na takim właśnie buntowaniu się, powiedzmy, tak, że jakby no idziesz nie, czasami dzieci idą w odwrotność, skrajną odwrotność tego, co rodzice, czym rodzice byli. Tak, no ale tak czy inaczej to na nich bardzo ciąży, no i co, i nie jest to jakoś wyszukana wielka idea, tak, ale sama forma, w jakiej on to podaje, jest interesująca. Znaczy, dla mnie najbardziej interesujące, bo ja nie miałem pierwszego skojarzenia z tym dziedziczeniem traumy, chociaż wydaje mi się, że ono jest z pewnością trafne, bo to widzę czym? Teraz. Dla mnie to był jakiś taki bardziej komentarz, jako że Palfi jest jakimś komentatorem też rzeczywistości, no tak, węgierskiej, ale też historii węgierskiej, to miałem właśnie takie poczucie, że to jest taki komentarz na samych Węgrów i na to, jak to społeczeństwo wygląda i dlaczego ono tak wygląda, co ono przeszło też, oczywiście, w czasach wojny, jak wyglądał tak, ten komunizm. I to też no, jakby budowanie swojej tożsamości, tego sportsmena na tym, że ja jestem największym, najlepszym zjadaczem, jest dość absurdalne w sumie z drugiej strony. No, bo też, gdybyśmy to obkręcili, że ten naród ma najlepszych piłkarzy, no to też... To nie jest wcale nic wielkiego, nie? No bo to jakby to nie świadczy o potędze narodu, to, że mamy dobrych piłkarzy, ani to, że mamy najlepszego zjadacza. No, oczywiście. A gdzieś właśnie takie czerpanie ogromnej dumy z tego. No i potem mamy tę epokę, są jakieś lata 90. powiedzmy, czy 2000. Tego syna, który jakby zbiera to wszystko, czyli już to młode społeczeństwo, które wyszło z tej komuny i miało te doświadczenia wojenne, jak to na nich oddziaływuje, tak? I tak. Jak to wygląda i pod tym względem dla mnie to na pewno jest warte uwagi, ciekawe. Tak, też oczywiście. Jako film, który jest w stanie w też dość krótkim metrażu, tam godzinie 40, ująć stuletnią, 70-letnią historię narodu, gdzieś tam powiedzmy takiego jak nasz na zasadzie, że który przechodził podobne tak, no, rzeczy, wojnę, no, komunę. I tak, tak samo jak post-komunę. Z kinem czy rumuńskim, czy węgierskim, tak, no tak, bardzo tak, możemy sobie to tutaj przekładać na nasze, tak, bo rzeczywistość, przynajmniej historycznie, no dobra, pomijam kolaborację Węgrów, ale w każdym razie to... Ups! Ups! No, w każdym razie historycznie, przynajmniej przez ostatnie parę dziesiąt lat, wygląda to podobnie. No i kolejna rzecz, to już jest komentarz bardziej współczesny. Tak, tak.
na współczesną sytuację i stan i społeczeństwa i w ogóle takich dość globalny stan kraju, samego w sobie, stan, nie wiem, usług medycznych chociażby. No taki szeroki stan, komentarz. Taki szeroki komentarz na temat i tego, jak... Rządów Orbana. No nie tyle też rządów Orbana, ale całych tych czasów, tak? No my też się możemy tutaj z tym zmierzyć, tak? No to raczej były jeszcze rządy, że tak powiem, platformy u nas. W każdym razie, kiedy ten film powstał. No ale do pisowskich też pasuje. Tak. I to jest film dość... Zaczyna się dość tak niewinnie, tak? Bo mamy starsze małżeństwo, które jest... To tutaj też kobieta i też jest ten kontrast kobiety i mężczyzny na tej zasadzie, że kobieta jest tutaj no po prostu maltretowana psychicznie przez tego męża. Jakby nie było, przez wiele lat. Tak, i ona tak, próbuje tak. z tego uciec w sposób ostateczny, tak? I próbuje to wielokrotnie. Tego wielokrotnie. No i niestety jakby, no tutaj nie chcę spoilerować, tak? W każdym razie dopiero po tym kilkunastym seansie zauważyłem, że pierwsza scena to zaczyna się tym, jak ona wchodzi do domu. I ma taką twarz poharatowaną. Tak. I właśnie, a ja dopiero teraz to zauważyłem. Wcześniej nie zauważyłem tej twarzy nigdy, nie? Może tu chodzi o jakość. A może mi się to rzuciło od razu, bo miałem takie cenowe na tej twarzy. No właśnie, nie? Że już jest to któreś podejście, a nie pierwsze. W każdym razie, no, czy to pierwsze, czy kolejne, to tak naprawdę na samo zrozumienie tej fabuły nie wpływa. Sztuka no i próbuję. Opadania, właściwie, swobodne opadanie, tak. Swobodne opadanie. Nie powiedzieliśmy, tak. Ten film jest akurat dostępny, więc bardzo chętnie, bardzo zachęcam. Też krótki metraż, zwykły metraż, godzina 40, godzina 30, tak, coś takiego. Tak. No ale w dobie dzisiejszej tutaj... 2,5 godziny no filmów tak, to, tak. to rzeczywiście tak. jest krótsze. Tak, i ogląda się go bardzo szybko, tak, bo te wszystkie sekwencje, na które on jest podzielony, jest ich dużo, bo jest ich chyba 7, ale one są bardzo krótkie, tak, 10-15-minutowe max. I są poprzecinane tym, jak właśnie, no bo dobra, to pierwsza scena. Ona wychodzi z domu też, chce popełnić samobójstwo przez skoczenie z dachu swojego bloku, no, w którym mieszka. No i później wchodzi z powrotem, tak? I przechodząc przez ten budynek, natyka się na różnych ludzi i kamera zagląda do różnych mieszkań w tym samym budynku. Tak? Ich rozkład jest identyczny. Tylko są oczywiście różne piętra, dzieją się w nich sytuacje albo tragiczne, albo absurdalne. Jest para, która żyje w całkowitej sterylności. To jest też istotny komentarz, na tym bardziej, że film wyszedł parę miesięcy przed kryzysem uchodźczym, który był w Budapeszcie i w ogóle na Węgrzech i wiemy, jak to się skończyło. Więc to jest bardzo mocne, szczególnie z tej perspektywy. I bardzo dobra diagnoza też Palfiego. Mamy taką, powiedzmy, stypę, czy bardziej nawet nie, bo to jest starszy mężczyzna, który zostaje... Chyba kończy karierę, może? Raczej zostaje wysłany, bo opuszcza to mieszkanie, więc zostaje wysłany do domu opieki, może tak? Może, przychodzi no, rodzina, ja która... skojarzy się z karierą, no bo tam wszyscy są jacyś zawodowo... To też związani, może nie? tak. No i co tam jeszcze mamy? Gabinet lekarski. Mamy gabinet lekarski. No i mamy też rodzinę taką bardzo przemocową, gdzie ojciec jest tyranem, tak? No i tam ta rodzina, raczej chłopiec, żyje jeszcze z krową. Krową, tak. No tak. No tak, ale wiemy, czym ta krowa jest na pewno po zobaczeniu tego. I to jest byk w sumie. Byk i to jest świetne. To w ogóle jest chyba jeden z najlepszych tutaj tych fragmentów. Oj tak, myślę, on jest na tak. koniec, jest taki... No on nie porusza takich wielkich właśnie ogólnokrajowych sfer, tylko raczej takiej, no też dużego problemu, z którym się mierzymy też i w Polsce. Natomiast on jest bardzo osobisty dla wszystkich. Tak, zdecydowanie. No i właśnie to jest, no bo film ma taki charakter właśnie antologiczny, tak? Tak. To są wszystko poszczególne historyjki, dlatego się go całkiem szybko i sprawnie ogląda. I jeśli ci się jedna nie podobała, to może ci się druga spodoba. I właśnie też tak jak wspomnieliśmy, to jest taki właśnie taki szeroki przekrój, no bo tu mamy czy komentarz właśnie na jakąś taką służbę zdrowia, ale bardziej na ten
problem kobiet w przypadku dostępu do aborcji. No ale też jak myślę, że nawet nie tyle dostępu do aborcji, tyle, co samego dostępu, samego to... tego, że niektóre kobiety po prostu nie chcą albo nie są gotowe na macierzyństwo. Tak, tak, tak. I sobie to jest bardziej komentarz tego typu. Tak, albo właśnie z traumą poporodową, nie? Czy takimi rzeczami. Tak, no ale tak, to tak. Już każdy zinterpretuje. Każdy może zinterpretować jak inaczej. Oczywiście. I to też właśnie jest ciekawe, że te historyjki... No, można je interpretować na różne sposoby, tak? Można je, tak jak właśnie wspomnieliśmy tutaj, czy to jest problem z aborcją, czy to jest problem z macierzyństwem. Możemy sobie wyciągać różne rzeczy. Czy może komentarz na niekompetencje lekarzy, co albo widzimy, tak? Tak, no. Tak, tak, tak. No. I mamy to, mamy jakieś zahaczenie, czy to o politykę, mamy jakieś zahaczenie o wyższe sfery kulturalne, jakiś taki stosunek, jak to wygląda w tych środowiskach. No, czy mamy ten taki bardzo jakąś osobistą historię tak, prosto z domu? Tak, a ja to akurat odbieram właśnie zamiast tego świata sztuki i kultury, to raczej o walce klas. Tak? I no, mezaliansie albo czymś takim, gdzie właśnie wkraczasz. Albo też o lękach społecznych, tak? No, tam wszyscy są ubrani, a jest jedna naga osoba, jest naga, tak? I w ogóle nikt nie zwraca na nią uwagi. Tak, mimo że jest naga, tak? Przez cały czas. No, nawet właśnie... nie tyle, że jest naga, tylko nawet jej przy... No. Nie, no właśnie, że o to mi chodzi, tak? Że nie dość, że ona jest naga, więc tym bardziej powinniśmy zwracać na nią uwagę i my jako widz na tak, nią zwracamy uwagę. Jest nowa, to podkreśla tak, to, jak każdy ją tam omija w tych rozmowach. Jak ta grupa jest zamknięta. Jak jest zamknięta i jak te relacje z nią sprowadzają się tylko do cześć i tyle. Tak. Więc jest tam dużo właśnie takich ciekawych rzeczy, które można wyciągać, pewnie wyciągać po każdorazowym kolejnym seansie. No i gdzieś to jest takie bardzo też, no z jednej strony mocno zakorzenione i umieszczone na tych Węgrzech, no ale też nie do końca, no bo my tam też widzimy jakieś rzeczy, które mogą komentować naszą polską rzeczywistość. Nie? To też jest jakiś właśnie Palfiego taki... niezła umiejętność, że nie dość, że on jest taki mocno węgierski i komentujący tamtą rzeczywistość, to nie jest zamknięte tylko do tego obszaru Węgier. Nie trzeba ale też one są bardzo różne gatunkowo, dlatego to się tak nie nudzi zupełnie, bo mamy trochę sci-fi, trochę jakiegoś kina, powiedzmy, no nie wiem, bardzo mi się kojarzy z kinem skandynawskim, ta sekwencja właśnie z tą nagą kobietą. Tak. Z drugiej strony mamy po prostu sekwencję sitcomową, taką stricte. No one są naprawdę bardzo zróżnicowane i nie ma tutaj... Nawet jak coś cię znuży, to zaraz wskakuje coś, co cię zainteresuje, a wszystko, każda z nich jest, ma jeszcze to drugie dno albo jeszcze podwójne dno. No naprawdę jest tu co oglądać i z czego wyciągać. Też ten główny wątek kobiety, która próbuje popełnić to samobójstwo, później wraca do tego mieszkania i też próbuje rozmawiać z tym mężem, ale to nic nie daje, tak? I no, to też są takie... On też się ciągnie przez cały ten film. No, on jest naprawdę jednym z moich ulubionych, serio. Takim, do którego mogę wracać i rzeczywiście zawsze coś innego zobaczę, tak? No, ja obejrzałem go wcześniej sam, 2 dni wcześniej, tak? Później ty przyjechałeś i obejrzeliśmy go razem po tych 2 dniach i ja znowu wyłapałem zupełnie inne rzeczy, nie? I to jest super i do tego naprawdę za to Palfiego bardzo, bardzo lubię i za jego kreatywność, pomysłowość, to jest łeb. Tak, to zdecydowanie jest łeb i też widać jakiś taki nie wiem, czy można powiedzieć motyw przewodnik tych jego filmów, ale już pomijając te Węgry, to jest to, że ty za każdym razem zaczynając ten film, nie wiesz o co chodzi. Znaczy nie na zasadzie, że nie przeczytałeś opisu i nie wiesz na czym to polega, tylko że po prostu kurna, nie rozumiesz co się dzieje właściwie na tym ekranie. I on robi to specjalnie tak. I zachęca ciebie do takiego trzymania ciebie cały czas na krawędzi, wiesz, fotela i doszukiwania się, co to wszystko znaczy i co on chce ci powiedzieć w tym swoim filmie. Każdym z tych trzech przynajmniej, tak to wygląda. No ale poza tym to nie tylko te 3 filmy, które on stworzył. Jest jeszcze film, który jest dostępny na YouTubie, Final Cut, to czyli Panie i Panowie, Ostatnie Ujęcie, jakoś tak. Tak, jakoś. Ale to pewnie podlinkuję. On jest dostępny na YouTubie, to jest po prostu taka etiuda miłośnika kina.
gdzie mamy jedną fabułę przez półtorej godziny, ale i dialogi, i to wszystko, i kadry są tak zlepione, że naprawdę po obejrzeniu tego ma się tak, Jezus Maria, ile czasu to musiało trwać, żeby to tak pociąć i żeby tak obejrzeć i jeszcze tyle filmów w ogóle obejrzeć, tak? Więc to jest taki hołd i takie no, kinomańska zabawa też fajna, bo możecie oglądać to i zgadywać, które filmy znacie, których nie znacie, które może chcielibyście zobaczyć, tak? No i też taka montażowa pewnie. Tak, montażowo to jest rewelacyjne. Tak, zabawa. Tak, tak, tak. I szczególnie z tymi dialogami, które się, jakby, akcja tam się dzieje i to się wszystko trzyma kupy. No i są filmy oczywiście nowsze, bo z roku, niech no ja zerknę, 2018 Głos Pana, jeszcze dostępny na VOD TVP. Przez do końca czerwca można zobaczyć jak najbardziej, ale on jest zupełnie innym, w zupełnie innej konwencji, bo on jest trochę zrobiony jak takie agresywne takie seriale pseudodokumentalne o jakichś niewyjaśnionych zjawiskach ze Stanów, nie? No takie nie, ale bardziej Stany. A, okay. Bardziej jednak nie takie tajemnicze, tylko takie szukamy światła, czy pani coś o tym wie, nie? I takie no, naprawdę, to jest mega dziwne, tak? Kolejna jakaś odskocznia. Oczywiście on mi się całkiem... reportera. On mi się całkiem podobał, że on jest na podstawie opowiadania Lema, więc no, trudno się sugerować, bo to nie jest film znany jakoś szczególnie, a oceny no, głównie zobaczyli fani Lema, gdzie to jest bardzo luźno inspirowane, więc, więc jakby nie było, te oceny są bardzo zaniżone. Bardzo zaniżone. I najnowszy film z 2001, Na zawsze. 21, przepraszam, tak. On jest dostępny i na Playerze, i na HBO, i w Play Now. No, w abonamencie na HBO można go zobaczyć. To już jest kompletne sci-fi, chociaż tamten też jest sci-fi, ale to jest takie wersja przyszłości, jest wioska na granicy słowacko-ukraińsko-węgierskiej. No i w tych okolicach się dzieją różne rzeczy, to jest jakieś post-apo, jakieś samoloty spadają, ludzie tam wymieniają wszystko na jakąś gorzałę, pędzoną, jakieś bimber. No jest jeden bohater, który chce wszystkim pomóc. No to jest, ja się zmęczyłem to oglądając, mimo że palców jego uwielbiam, ale uważam, że to sci-fi i ta jakaś przyszłość, te wersje no niezbyt mu idą. Okay. Więc no mam nadzieję, że będzie nadal płodny, ale trochę zboczy z tej ścieżki na bardziej takie utwardzone szlaki. No, trzeba popróbować trochę. No tak, ale super jest to, że on tak próbuje i on się niczego nie boi. No. To jest naprawdę mega. Ten film też robi wrażenie wizualnie, oczywiście. Z tym, że ta historia jest bardziej taka na krótkometrażówkę, nie? Więc się strasznie ciągnie, przynajmniej mi się ciągnęło. No i to tyle. Ja polecam gorąco, bo no ty średnio polecasz? Znaczy nie, no ja też polecam. To jest na pewno ciekawe, nie? I to też jest bardzo takie wzbogacające, nie? Zobaczyć po prostu twórcę. No tak, ty w ogóle nie jesteś w tym kinie europejskim, to też swoją drogą, nie? No wiesz co, trochę jestem, ale bardziej wiesz, lata 60. czy 50. jakieś francuskie klasyki. Nie, no, ja mówię raczej o wschodnioeuropejskim środkowo, właśnie naszej strefie. Nie, no nie jesteś. Naszych to nie. No właśnie, jeszcze nie, nie? No wiesz, jakby ten ocean filmów jest No wiadomo. Nie do przepłynięcia i jest to gdzieś tam jakaś właśnie luka, którą mam. Ale nie jest tak, że nie polecam, polecam, nie? To nie są filmy, które jakoś tak bardzo mocno na mnie oddziaływują. Ja też jestem bardziej fanem tradycyjnego struktury. Tak. Ale absolutnie cieszę się, że je zobaczyłem, nie? Bo no. To też ci daje inne spojrzenie na to, czym kino może być. No. Więc również polecam. No i to bardzo dobrze, że takim polecającym... głosem? Głosem. Jednym głosem. Kończymy. Jednym głosem, tak. Dziękujemy bardzo. I co? Podlinkuję. Co można zobaczyć, film? Podlinkuję. Mam nadzieję, że coraz więcej ich będzie można zobaczyć. No, w ogóle bardzo szanuję HBO i Canal+, bo coraz więcej tych filmów jest dostępnych właśnie w ich serwisach. I... Nie, ja się zgadzam. No. Na HBO Hiroshima Mon Amour ostatnio obejrzałem drugi raz. Francuskie kino jest. No tak, ale mówię o właśnie współczesnym europejskim z naszego kręgu, tak? No. Dobrze, moi drodzy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dajcie tam te łapki i subskrypcje i oceny i wszystko, co tam trzeba. Tak. Amen. Amen. Siemano. Pa.